Dzień dobry, moi mili, Maciek z tej strony, z firmy Mavcar. A to jeden samochód, który najczęściej pytacie. Może nie o sam samochód, tylko o taki silnik, żeby był z tym autem połączony. Czyli 2 litry turbo. Jest to oczywiście Megane TCE 2 litry, 180 koni, coupe z roku 2009 z przebiegiem albo 176, albo 179 tysięcy, ale to sobie później oczywiście na filmie zobaczycie, jak będę nagrywał wnętrze. 2009 rok, czyli 14 lat. Wydaje mi się, że przebieg jest dość niski, jak na ten samochód. Wychodzi delikatnie ponad 10 tysięcy rocznie, około 12 tysięcy rocznie. No i Meganka w coupe oczywiście też bardzo fajna linia stylistyczna. Samochód jest takim jakby strzałą, przecinakiem. Dobrze się to prezentuje. Meganka może się do tej pory bardzo podobać. Bardzo masywny tył. Taki położony jeszcze, taka trochę wyścigówka, jak kiedyś jeszcze były te koncepty, gdzie zbierało się gumy turbo, to wtedy takie mniej więcej samochody Amerykanie wypuszczali jako koncepty. No i też przede wszystkim ma według mnie fajny kolor, bo to jest taki brąz miedziowy, nie jest to standard typowy czarny. Tym autem można się troszeczkę wyróżnić na drodze. Z wyposażenia mamy Alusy 17, akurat nie są to oryginały, ale dla mnie to plus, ja wolę jednak mieć na samochodzie coś troszeczkę innego. No, w takich czasach byłem wychowany, że zmienialiśmy swoje samochody przeważnie ze stalówek na lufelgi, więc to było najpopularniejsze, co mogliście wtedy sobie wybrać, czyli mniej więcej gwiazdka pięcioramienna. Z przodu jeszcze mamy czujnik deszczu, czujnik zmierzchu, czyli wiadomo, automatycznie zapalają nam się światła, no i spryskiwacze reflektorów. Z takich rzeczy to by było na tyle. No i powiem wam jeszcze, to jest ważna rzecz, auto jest bezwypadkowe. Tylko jeden błotnik ma około 200-180 mikronów, reszta jest oryginał, co jest ważne przy takich dość, można powiedzieć, usportowionych samochodach, bo często potrafiły być mocno rozbite i ludzie je po prostu łatali do ostatniej chwili. Zaraz zrobimy sobie powiew miękkim, też będzie na filmie, więc sobie zobaczycie. Z technicznych spraw silnik naprawdę bardzo ładnie jeździ, dodacie mu gazu na dwójce, trójce, potrafi jeszcze wygubić trakcję i potrzebować, że tak powiem, zapalania tej kontroli. Hamulce, przód, tył, mamy nowe klacki, nowe tarcze, zero rantu. Musiał ktoś dosłownie wymienić parę tysięcy kilometrów temu. I w środku też powiem, jest bardzo ładna, bo te Meganki dość szybko się zużywają. Tutaj mamy naprawdę przyzwoity i ładny środek. Może jeszcze wam na szybko pokażę bagażnik, bo też jest czysty, żaden piesek nie jeździł. Proszę bardzo, w bagażniku bardzo ładnie i czysto. Przechodzę zaraz do wnętrza. Spójrzcie, pokażę wam, ile mam do niego papierologii. Tutaj pełno jeszcze kartek, tutaj jeszcze, tu coś mam i tu coś mam. Więc żeby nie tracić czasu na filmie, powybieram wam te najświeższe jakieś serwisy, bo tutaj serwisy mamy praktycznie, jak auto nawet chyba miało 4 czy 3 lata, więc tego jest bardzo dużo. Ale co fajnego znalazłem? Prospekt. Już 100 lat nie znalazłem w samochodzie prospektu reklamującego daną markę. No i jak sobie go obejrzałem, to aż mi się nawet zachciało taką Megankę kupić. Nie dziwię się, że ludzie ich dużo kupowali wtedy, bo nawet na tym prospekcie wygląda świetnie, powiem wam. Spójrzcie, jak to wszystko ładnie się układało. No i nawet mamy ten kolorek. Tutaj możecie sobie zobaczyć, jakie były do wyboru. Jak Meganka wygląda z tyłu. No i tutaj jeszcze to. Ale za sekundę pauza i robimy dalej. Dobra, tu sobie zostawiłem najciekawsze rzeczy, które chcę wam pokazać. Tu macie jakieś tam przeglądy, widać 16, 21, 19 rok. No i tu jeszcze dwa są do tyłu z jakichś starszych lat. To już mniejsza z tym, przebieg jest na 100% potwierdzony. A tu macie dwa przedostatnie przeglądy. Proszę, z 20 roku przebieg
144 km z Dekry. No i proszę, z 22 176, więc jest niedużo przejechane od ostatniego przeglądu. No i tu mamy ostatnie jeszcze jego wpisy serwisowe. Tu zaraz spojrzymy. Nie, tu się zaczynają. Proszę, tu sobie widzicie, co było robione. No i tu jest chyba taki ostatni przy 152 21 roku. Fajnie, bo Renówka nie ma 50 kartek do przekładania i ładnie to można na filmie pokazać. Dobra, to mamy z głowy i ja teraz Wam opowiem o wnętrzu, bo wnętrze jest naprawdę według mnie bardzo ładnie utrzymane, jak na meganki. Meganki się bardzo szybko zużywają, niektóre plastiki, więc zaczynamy sobie jak zawsze, tylko niech to pochowam od lewej strony. Spójrzcie, boczek ładny, nieodklejony. Tutaj tak samo, to też nie jest zużyte, bo to takim miękką gumką jest obciągnięte czy czymś. Szybko się zużywa, przyciski również, bardzo ładnie to wygląda. Boczek od kierowcy też fajny, tak samo jak i reszta tutaj nie jest zniszczona. Tutaj macie srebrne głośniczki, pokazuję Wam tam jak wyglądają pedały. Tu kolejne przyciski. Tu macie oczywiście w manetce automatyczne światła. No i przejdźmy sobie do kierownicy. Kierownica świetnie utrzymana. Tu Wam staram się łapać ostrość. O, ciężko. Proszę, proszę, proszę. Kierownica jest jak nowa w sumie w tym aucie. Nie ma żadnych błędów. Jeszcze pół baku paliwa. Widzicie, przebieg 179. No i fajnie, Renówka wtedy dbała o klienta polskiego. Pokazywała po prostu polskie menu. Dobra, przechodzimy sobie dalej. Tutaj zwykłe radyjko, wyświetlacz, ale jest Bluetoothem. Deska tak fajnie pociągnięta z tym srebrnym akcentem. Taką linią sobie tutaj, która przychodzi tu. A, no i na kierownicy jeszcze Wam zapomniałem powiedzieć, że mamy oczywiście tempomat, który włącza się w dziwnym miejscu w Renówce. Tutaj proszę, klik, klik, regulator, ogranicznik. Takie rzeczy. No i sterowanie radiem tutaj, proszę bardzo. Też ważna sprawa, mamy Bluetooth, więc możemy odbierać sobie połączenia. Ciekawe, czy też jest muzyka. Klima sprawna, dwustrefowa, fajnie, bo czasami jest zwykła. No i radio. Radio się bardzo często ścierały w tych autach. Tu jest bardzo dobrze utrzymane, niezniszczone. Wszystkie przyciski są czytelne. To tak samo ładnie, mieszek, gałeczka również, tak samo i tutaj ręczny. Fotel już Wam pokazywałem. Z tyłu również też Wam pokażę. Podłokietnik. Mieszek odręcznego. Według mnie prezentuje się to bardzo ładnie. No i tu kolejny uchwyt na kubek. Czy coś jeszcze mam pokazać we wnętrzu? Chyba nie. A, kolejny bajerek. One ma też podgrzewane fotele, ale podgrzewane fotele włącza się tu takim przekrętełkiem. Proszę bardzo. I dopiero nam na liczniku pokazuje, że mamy włączone lub wyłączone. I tutaj jeszcze oczywiście bułeczka do automatycznych świateł i od automatycznych wycieraczek, czyli czujnika deszczu. Cóż, chyba o wnętrzu to wszystko. Mi się wnętrze podoba, bez zapachów, bardzo czyste. Schoweczki też, które są pod dywanikami, takie na jakieś drobnostki, są suche, bo często w megankach bywają zalane. I to wszystko. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Jeżeli macie pytanie, piszcie maila lub komentarz. Jeżeli interesują Was inne auta, wbijcie na moje media społecznościowe, takie jak Mawkar Auto na Instagramie, na Facebooka, na moją stronę na Automoto, mawkarautomoto.pl. I pamiętajcie, że u mnie każde auto jest opłacone. Macie możliwość wykupienia gwarancji do roku czasu. I oczywiście, jeżeli nie macie tego auta dowieść do domu, mogę je wrzucić na lawecie i w rozsądnych pieniądzach podwieźć. Lub też dla niektórych zarejestrować, bo niektórzy też sobie tak życzą. No widzicie, tak się szybko rozgadałem, tak sobie jeszcze patrzę na licznik, zapomniałem pokazać, że nie każdy wie, że no tak właśnie licznik dość wygląda specyficznie w megance. Jest cyfrowy na środku, pokazuje nam temperaturę, a tutaj gdzie widzicie takie białe pola, ile chyba jest 8, potrafią się świecić na zielono i żółto. Zielono, gdy po prostu nam pokazuje mniej więcej prędkość na tempomacie. A obrotomierz mamy już w innym stylu, po prostu w stylu analogowym, ale to ładnie się tutaj łączy z tutaj z tym, takim jakby półkolem. Pozdrawiam, cześć!